przecież mama mówiła, że mnie kocha! No to się nazywa... torebka. Torebka? Torebkę to mają mężczyźni, mój przyjacielu. Kołczan prawilności, co tam myśli? Tak. Jaką mam kurtę wyczesaną. Dobra, jedziemy każdy na swoje miejsce. Dobra, dawaj Majki. Każdy wie, co ma robić. Każdy ma włączone nagrywanie. Ja nie włączyłem, ponieważ ja już miałem to nagrane. Tak, tak, ty już jak to jedyny to nagrałem ostatnio. Tak. A i dobra, wiesz co, no. Chcesz być zgryźliwy, to nie tutaj. Dokładnie. Znaczy, nie no, co, nie chciałem być złośliwy ani zgryźliwy, po prostu chciałem tylko nakierować tutaj wszystkich, że profesjonalnie włączyliście nagranie. Trzy razy, nie? Może to znaczy nie, przepraszam, moje nagranie było w porządku, dopóki Mariusz nie zaproponował, żeby nagrać z nim odcinek. O, i teraz na kogo zwala, na mnie. Tak przy okazji w ogóle to może od razu Paweł sprostuj, że u ciebie może się znaleźć coś innego niż w tym odcinku, co teraz nagrywamy. No tak, dokładnie. Może mój odcinek już powstał jakiś czas temu, więc... Ja już go oglądałem nawet. I obejrzałem cały. Obejrzałem cały, zostawiłem łapkę, wszystko się zgadza. Więc jak ktoś jest ciekawy, jak wygląda odcinek, który się nie nagrał wszystkim poza Pawłem, to zapraszamy do Pawła na jego odcinek. Tak, tam był taki strasznie długi wstęp. Możecie tam wejść, zostawić łapkę w dół, w górę. Dzięki Mariusz, przepraszam. No i przepraszam, nie mnie mieszaj. Aleś go obraził. Od razu Mariusz. To też już była przesada. Weź mnie tak nie obrażaj. Ej, no wyjechał mnie. Przecież jak jesteś kobietą, to wszystko ci wolno, tak? To nie znaczy na ciszę. Co za rzeczy, no. Takie rzeczy właśnie. Co się dzieje? Zużycie procesora 94%. Ciepełko. Zaraz będę musiał uchylić okno, nie? O mordy. Ale chcesz chłodzenie, czy chcesz wyrzucić? Powiedz komuś, żeby wziął wiadro zimnej wody i w procka tam walnął. No wypoci piąty rdzeń za chwilę, nie? No. O, i od razu zużycie spadło, nie? Do mnażania procków. O, dobra, ja już jestem w hangarze. Ciężko się jeździ kurumą w pierwszej osobie, ciężko. Mówisz? No tam mało widać, nie? No trochę. Ale przynajmniej nie zginiesz. No właśnie. Jeszcze się możesz uchylić, to wow. A, to już w ogóle nie, hardkorowo. Majku czołgistaku. Ej, tak się nazywał mój odcinek pierwszy z World of Tanks. Mały Majku czołgista. Szokujące, nie wpadłbym na tą nazwę. No, widzisz, to kurczę... Ja na twoim miejscu to bym napisał Majku kręci lufo. Wiesz, ile byś miał wyświetleń? Taka, ale... Ale wiesz, no kurczę, ktoś by sobie pomyślał, że o, wiesz, coś ten tak jest, chodzi do odcinka, a tu zwykły gameplay, no to no ktoś by mógł się zawieść. Ale, ale wiesz, ile wyświetleń byś miał? Tak, wyświetlenia by się zgadzały. Takie po 10 sekund, ale byłyby. Tyle łap w dół, co nie? Znaczy, wiesz, ja podejrzewam, że wszyscy by się spodziewali gameplayu, nie? Ale... Wszyscy gameplayu. Gameplayu? A to byłby tylko gameplay. Wziąć, że walną w ten autobus. Nie, to nie ja. To ci się coś wydawało. Jak tak, to? Jestem strażnikiem więziennym w ogóle, wiesz. Panie kierowco, a dokąd nas pan teraz zabiera? Jedziemy do więzienia. A panie kierowco, mama mówiła, że po szkole mam jechać do domu, a nie do więzienia. Nikt ci nie mówił, że ty nie masz mamy? Dlaczego pan tak mówi? To nieprawda. Jesteś wystrugany z konara znalezionego na pustyni. Nie masz duszy, nie masz rodziny. Pogódź się z tym. Z dzieckiem internetu. Ale dlaczego? Przecież mama mówiła, że mnie kocha! Koledzy z klasy też tak mówią. Mówiłem, żeby mu odstawić te panie. W moim przypadku. Za dużo, prądu do drewna. Tak mówił, wiesz. Pan Władek i zaczynał tak równo. Pan od WF-u. O, jeden. A mój pan od WF-u jest bardzo miły i powiedział, że zabierze nas do zoo. Nauczył mnie podciągania się na drążku. Zwierzątko, nie? Pokażę ci pytona. Takie z futerkiem. Pytona z futerkiem. Pierwszy owłosiony wąż w świecie. Okej, wjeżdżamy do środka. Mike, pamiętaj teraz środka, spokojnie. Tam się ładnie pamiętaj, żeby sobie szczoteczkę do zębów wziąć. Do dupy.
Ale ja pamiętam. O Boże. Robimy to. Plus to się zepsuliście mnie, naprawdę. Czemu Paweł to był gdzieś taki normalny człowiek. On miał kiedyś taki, wiesz, taki kulturalny kanał na YouTube. On był takim miłym człowiekiem. Robił unboxingi książek, wiesz. Chlebaków. Takie rzeczy. Dobra, Paweł, tam napinasz tempo, bo mnie już zaczynają ganiać. Wszyscy trzej leżą, uważaj na balkon. Tak, wiem, ja już powoli, tak. No to ruchy. Mam go. Dobra, to idź tam od drugiej strony, jak... Spoko. Jak zawsze. Jak zawsze. Już mam tak ogarnięte. Ej. O kurde, nie mogę na drabinkę wejść. No, bo ten pierwszy raz to my tam ten, podchodziliśmy do niego chyba 7 razy, nie? Tak, do pierwszego razu. Robili to pierwszy raz. No to nie jest dobry pomysł. Majku, dawaj, że cię boli. Majku, to ty już w środku? Plaga, ty już w środku jesteś? O, jeszcze. Dobra. Jezu, jacy wy jesteście zboczeni. Jak gimnazjaliście. To by się coś skojarzyło tylko. Ja normalnie ganiam hydrę. Tego jeszcze nie było. Ganiam hydrę ganiam. Ja właśnie widzę cię. Patrz, lecę w szyku z hydrą z tej okazji. To dobrze, przynajmniej ci nie trafi z rakiety, nie? Znowu się pomyliłem. I znowu więźnia zabiłem. Nie musisz go, Paweł, zestrzeliwać, bo ja go gonię, on nie ogarnia. To musimy zestrzelić. Ty, bo nam idzie naprawdę dobrze, aż się zaczynam martwić. No. Majku, za skrzynką jest jeden koleś, którego nie mogę przycelować. Ty go tam widzisz na pewno. Widzisz go? Gdzie? Tu, za tą skrzynką. Ano? No dawaj go, dobra. Paweł, jest taka sprawa, że on nie wie, co ma zrobić, on leci teraz w stronę gór. Okay, mamy on to. Się rozbije. Dobra. Samobójstwo. Nie, dobra, poderwam maszynę, go gonić. On nie ogarnie, że on powinien mnie ganiać, czy teraz zestrzelić? Tak. Ja sobie pozbieram ammo. Dobra, zbieraj, spoko, nie spieszy nam się. Dobra, jestem w powietrzu. No spoko, ja ganiam hydrę. To jest sposób na hydrę, nie? Lecisz na nie, za nią. Ty próbowałeś go zestrzeliwać i tak dalej, ja w końcu lecę za nim. Tylko, że on poleciał gdzieś... Ja go nie próbowałem zestrzelić, ja go nie próbowałem zestrzelić. Znaczy on próbował mnie zestrzelić, co nie? Just zawsze. Give me gun. A teraz po prostu ja lecę za nim i... No dobra, tylko nie mogę was dogonić, nie? Robimy wjazd. Okay, może zawróci zaraz. Fuck. O, zawraca chyba. Dobra, bo tutaj się zaczyna już nieźle. No, to już będzie hardkorowo. Zwal do wszystkiego, co się rusza. Musiałem dzwonić, bo hydrę wyprzedziłem prawie. Ja sobie z tym spadam, na razie. No, jakie to jest bezsensowne. Jak on chce mnie zabić, jak on nie... Ostrożnie, jakbyś mógł być, bo bardziej ostrożnie tak lecieć teraz, bo jak ja puszczę rakietę, to przypadkiem może trafić. A nie strzelaj do niego na razie. Albo może zresztą. Kurde, tak ciężko jest ich zabić. No, oni są mocni bardzo, to są SWAT team. Mają wszystko kuloodporne. To jest w ogóle zajmujące, że... Sweet team. SWAT team. Za tą hydrą tak można sobie polatać i... No, i to jest dobre. W ogóle to trochę taki bezsens, lekki. Jedyne co muszę pilnować to obrotów. Mike, uważaj, bo jesteś blisko znowu. Się wyrwał. Paweł, dawaj do szyku. Dawaj do szyku z prawej strony mojej. Koleś mi strzelił w ogóle heada leżąc na ziemi, celując spod dupy, nie? Centralnie. I mnie trafił. Ale z dupy. No, bo leżał na swojej broni, wiesz, tak go poskręcało i strzelił i mnie trafił, nie? Przecież może my się oddalamy od tego punktu, wiesz? No ale spoko, to znaczy dolecieć, wraca. Mike, dobra, uważaj. Mike, uważaj, bo się wyrywasz. Spokojnie, zrobimy to. Dobra, wracamy tam. Easy. Okej, okay, mamy to. Mike dał radę. Ja prawie... Gdybym miał jakąkolwiek broń, to już dawno bym zestrzelił hydrę z Pawłem. Oho, wysadzasz? To wysadzam. To. Wow. To. Wyprzedziłeś mnie, wiesz? Jakbyś mógł wycofać, bo ta hydra leci... Lecisz prosto na hydrę, wiesz? Dobra, ja wchodzę tędy, ty tą lewą. Dzwoniłem. No, wiem. Nie, ona do mnie strzeli, dopóki leci na mnie, więc spoko. Wow, trochę ich tu jest. No, trochę ich tam jest. Zestrzelić go? Ostrożnie, damy radę. Jest nadal pode mną. A widzę, już teraz widzę. Wow. Wow, koleś się zapalił. Co wybuchło? A tam no, drugi zbiornik jest, okej. Okay. Nic nie wybuchło, coś ci się musiało zdawać. Możesz się Paweł z nim prawie pocałował. Lubię to. Spoko, znowu siedzę na ogonie. Dobra, Mike, jeden został tylko. Ostrożnie, nie tak blisko. Spoko. A leci rakieta, moja rakieta? Direct hit! Oberwał leży na ziemi, tylko trzeba go do... Dobra, dogonić. Potwierdzam uderzenie. Okay. Tak jest. Prosto w ryj. Potwierdzam uderzenie, psz. No właśnie, nie zapominaj. Dobrze robicie. Uderzają się prosto w głowy. Kamy uderzenie. Czekają. Dobra.
Może jakbyś chciał zwolnić trochę obroty, nie? Jakbyś chciał wolniej lecieć, to wciśnij sobie F. Gorzej jak wciśnie, nie? Chcesz nagrywać to jeszcze raz, prawda? Bo 4 to za mało, 4 to za mało. Jeszcze z tydzień by się grało. To jest ostatni typek, nie? No, tylko o, dobra, jest. Tu... Wow. Orient, bo się wszyscy spawnowali, pochowaj się. A w ogóle, korzystając z okazji, to moim widzom chciałem rzucić komunikat, że... nie, nie ma komunikatu. Zamknij i koncentruj się. Z nikim tego nie ustalałeś, nie ma komunikatu. To nie jest tylko twoje nagranie. Ja tutaj chciałem rzucić komunikat. Zrób sobie vloga. Nie będzie vlogów. Że za tydzień będzie już Project Cars, tak jak się umawialiśmy, jak wcześniej mówiłem. Spoko. Mogłeś sobie zrobić vloga o Project Cars. I teraz wszyscy będą źli. Tak. Czemu nie zrobiłeś vloga? Jak ktoś dotrwał do tego odcinka, to zapytajcie w komentarzach. Mariusz, czemu nie zrobiłeś vloga? Czekam na komentarze. Dobrze, zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, ile osób zapyta Mariusza, jak to się stało. To jest skarb. Dobra, my już uciekliśmy. No jeszcze nie uciekliśmy. Jeszcze nie uciekliśmy. Znaczy wyjechaliśmy już z więzienia, w sensie, nie? Spoko, znaczy, okej. Samochodem opancerzonym. Dobra, czyli tak, F, tak? F. Szanse są duże. Very funny. Tylko tak szybko musi naciskać, nie? No, tak parę razy, nie? No, na pewno. Żeby zaskoczył. O, mordy. Robimy dobra, to. Dobra, ja lecę już z wami tam do was. Będę was osłaniać. Tylko. Postaram się nie wysadzić. Jesteś śmigłowcy za wami już. I prawie oblałem. Prawie się ulał. Ulałem się. Jak tam samolot? Już jest na pasie, czy jeszcze nie? Ląduje właśnie. Dobra. Mariusz? Składam. Okay. Dałoby się, żeby te heli załatwić. No, heli trzeba załatwić, bo z tego to nic. Okej, ty musisz sobie jeszcze nawrócić, nie? To my porozwalamy tych kolesi. Dobra, ja już jestem gotowy. Tak? W tej chwili, więc. Dobra. Tak. Wow. To Mike, ta jedna fajfurka tu sobie lata jeszcze i druga za nią. Ta czarna, ciemniejsza. Tylko, że nie wiem dlaczego... Czy to ammo mi się skończyło? Czemu nie mogę ammo wyciągnąć? Dobra, i co? Startujemy, okej. Okay. Już jesteśmy. Kurde, tam podjeżdża jeszcze SWAT team, czekaj. Dobra, dajemy. Dobra, jest Mike. Biegnę. Jestem. Raszkowski. Panie pilocie. Biegnie ten ziomek, patrz, śmigło biegnie zaraz. Jak biegnie, tam kurwa, chyba. Nie strzelają nawet do niego. Patrz, ale zrzut. Dobra, lećmy. Leć. Panie kierowco, a pan zna pana pilota? Wow. To się było za... Wow, to było dobre. To było dobre. Muszę to obejrzeć na którym z waszych nagrywów. Bez kitu. Centralnie nad nami, może z 5 metrów, nie je. Dobry Paweł. Dobry. Ty są koteł Paweł i... O mordę. Nie, to było zdrowe, bez kitu. To znowu je było za mną, aż mi się tutaj kurde... To już pod nami, to już luz. Namierza mnie coś. Paweł, co ty? Nie. Zaraz my tak będziemy lecieć. Sam korpus, nie? Płonący. Dobra, zrobimy to. Jeden heli nas goni, jak go rozwalisz, to nas się znajdzie. Go... O, pięknie. Akurat go ściągnął. Ty, plaga. Co tam? Ty masz taką kropkę na czole jak rok. Serio? Serio. No, autentycznie, no kropka siema. Na czole. O, jest Mariusz. Pilot Mariusz. Dzień heli, dobry. Heli. Pilot Mariusz. Ja nie wiem, co by tam... Pilot Mariusz. Mariusz Pilot. Halo. Halo, mowa? Gdzie lecimy? Do siebie. Ja się pytam, gdzie lecimy, bo mama kazała mi wrócić na obiad. Co ten Mike całe życie pod górkę, nie? Raz kierowca, teraz pilot, biedny chłopak. Nie? Wywożą mnie dziś, kuźwa, nie wiem, do Afryki. Nie byłoby nawet tam pożytku. Mike, czasami mam wrażenie, że karmili cię z procy, jak byłeś mały, bez kitu. Ciebie karmili, kurde. Tato cię karmił z takiego smoczka dużego. O, jesteśmy, mogę, patrz, zgubiliśmy ich. Ale jaja, udało dobra. Się. Już tak szybko, wow. No, człowieku. Nasz pilot Mariusz dał radę. To jest niżej dużo, wiesz? Widzę dużo? Go już. O, widzę. No dobra. Dużo, niżej, dużo. Daliśmy radę, spotkajcie się na plaży, super. Jest git. Yeah, to teraz tylko spuśćcie spod ochrony. A patriotyczny plecak. Kurde, nie ma tego. A będzie widać, to ty otworzymy pierwszy spadochrony, ty otwórz ostatni i będziemy cię widzieć. Dobra.
Ale nie, nie tylko skażcie mi na śmigłowiec, plecach, dobra? Nie spadochron. No, spadochron. Uważajcie, bo to śmigło. Nie, bo ja mam nie kolor spadochronu, tylko kolor plecaka. A, plecak. Wzorłem, no. Ale niestety w misji się nie da. Takie rzeczy. Takie rzeczy lądują na plaży. Kto wyląduje najbliżej tego krzaka na pustyni, na pustyni, na tej plaży? Krzak na plaży? No tego tutaj. Tego tutaj, tego gdzie ja wylądowałem, nie? Konkurencja. Tego co ja wylądowałem. Kto najbliżej wyląduje miejsca, gdzie ja wylądowałem? Patrzę, prawie na krzaku. Aby nie Paweł. O, wygląda na to, że wygrałem, nie? Jak to się stało? Upsi. Pamiętajcie, że wiernik z tyłu jest zabójczy. Spoko. Lecimy. Ojku. Dobre rady Mariusza, brrrr. No to teraz, żeby skipnąć podróż, naciskamy wszyscy F. Do następnego odcinka, bo szkoda, że czwarty raz bym nie nagrał tego. Ale tak było. Taki vlog minutowy, jak coś to udało się nam. Macie tutaj wykres hajsu zaliczony. Jak ktoś nie wierzy, no to już jego problem. Tak, tak, trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć to. YouTuberów. Jej, wow, mamy to. Jest hajs. Wszystko, ten wszystko jest. Tylko hajs, tylko hajs, nice, nice. Dobra, a teraz Mike. Ty, kurde, kamerka mi się nie włączy. Tak, dokładnie. O, kamerki nie włączyłem. Zapomniałem o mikrofonie. Nie, czekaj, działa. Czekaj, kamerka działa, mikrofon... Plaka jeszcze. O, zabrakło miejsca na dysku, nie? 100 giga nie starczyło. Daj ten hajs, daj ten hajs. Jest hajs. 80 tysięcy. 80 tysięcy, dziękuję. Mi się podoba, no. Nie? Raszkowski 8%. Raszkowskiego. A bo się wywrócił o Majka. Nie ma co wam nauczyć. Nikt nie zginął. Majk, mówiłem ci, nie klękaj przed każdym mężczyzną, jakiego widzisz, no stary. Nie, nie. Facet się wywrócił, no. Dobrze, na zawał nie umarł, to nie. To... Uj, wow. 15 JP. JP na, się trochę, na 15. Bo się trochę cykam. To... 34. Mamy Lefel. To. Mamy to. Wreszcie to tradycyjnie, młotki w dłoni i zobaczymy, kto się ostanie. Ja nie mam młotka. A nie, w mieszkaniu jest, to lipa. O, plaga w żółtym kondomie. Bananowy chłopiec. Bananowy. Panowie, kieliszki w dłoni i kończymy ten wspaniały odcinek. Dobrze było, tak. Fajnie było. Wreszcie, podsumowanko udało się. Trzymajcie się i tam. Do następnego razu. Jojo. Ale nie, ja bym jeszcze prosił Mariusza, żeby podsumował ten odcinek. Było zajebiście. Koniec. Da się, dobra, da się. Trzymajcie się, papa. Na razie.